Siema, nagrywam ten film, bo wyzwanie dostałem od Pacia. Pozdro, Pacio. W skrócie wam powiem, na czym wyzwanie polega. Kazał mi stworzyć świat w Minecraft i znaleźć diamenty szybciej niż on znalazł. Znalazł 20 minut. Jak dla mnie to jest mało. Znaczy dużo. Więc po prostu klikamy stwórz nowy świat, nazwa świata. Pacio, jesteś... słaby. Słomby napisałem, słaby. Oczywiście więcej opcji świata. Tu nic nie zmieniamy, ponieważ gramy normalnie, bez żadnych cheatów. Wracamy z powrotem. Pacio, jesteś słaby, no i stwórz nowy świat. Ja myślę, że na chillku 15 minut to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Nic nie ruszyłem jeszcze, uwaga. Ja proponuję, żebyśmy po prostu... żeby nie było, że mogę... To jest oczywiście bez cięć wszystko. Żeby nie było, że zrobiłem cięcie. Świat jest stworzony, ja tutaj na telefonie klikam oczywiście... stoper, niech jest stoper. Tutaj coś takiego, jak widzicie, jest 0-0. Więc uwaga, klikam start, wystartowało. Lecimy z koksem, zobaczymy ile to będzie. Oczywiście bez cięć robimy. Żeby nie było. Dobra, zbieramy sobie drewno na początek, żeby mieć wiadomo to, co potrzeba. Wydaje mi się, że za wiele tego nie będziemy nawet zbierać. Jedno drzewo powinno nam wystarczyć, tak mi się mniej więcej wydaje. Jak sobie to tak myślałem przed nagrywaniem totalnie, no to myślałem, że to jest takie coś, że jedno drzewo daje nam na tyle dużo desek, że już nie potrzebujemy ich później więcej, bo to mamy tylko znaleźć diamenty, więc tak naprawdę potrzebujemy crafting, patyki, no i lecimy z koksem, robimy tak, tak, tak. Robimy kill off, bo nic innego nam się nie opłaca robić. Bierzemy ten crafting, no bo może się nam jeszcze przydać. No i co? No i wkopujemy się gdzieś w ziemię, po prostu w dół. Tutaj aż do stołna i lecimy dalej po prostu. I już będziemy mieli zaraz... Uuu, patrzcie, nawet żelazo trafiliśmy na początek. No to możemy zrobić tak, więc myślałem, że będzie trudniej. Szczerze mówiąc, robimy tak. Raz, dwa, trzy, nawet trzy żelaza są to idealnie. Robimy tak. Stawiamy crafting, robimy na szybkości. Myślałem, że to będzie trudniejsze, szczerze mówiąc. Robimy tak, wydobywamy te trzy żelaza. Raz, dwa, trzy. Więcej nawet nie potrzebujemy, więc nie będziemy więcej zbierać. Bierzemy sobie jeszcze tak, żeby mieć... tyle, żeby mieć na piecyk, wiadomo. Bo musimy zrobić sobie jak... O, jeszcze nam jednego brakło, ale spokojnie, nie tracimy czasu i tak zdążymy. Robimy tak. Piecyk, trzy żelaza, deski, bo więcej. Już ich nie będziemy potrzebować tak naprawdę, jedynie co to dwie sobie zostawię, żeby na patyki jeszcze mieć. Ale wystarczy nam przepalić tylko te trzy żelaza. Troszkę teraz czas marnujemy, jest minuta 40, ja już mam żelazo, więc wiecie jak to jest, no... Ja uważam, że nie ma ze mną lepszych, słuchajcie. No, myślałem, że będzie trudniej, na dany moment wydaje mi się... 10 minut, 10 minut max, 10 minut więcej. Więcej nie, więcej nie, więcej nie będzie nam potrzebne. Bo zaraz chwilę, moment będziemy pod... no na 11 poziomie i tam to już wszystko będzie. Dobra, robimy żelazny kill off. Od razu kopiemy nim, bo wiem, że mi się nie skończy, bo wiem, że znajdziemy diamenty. To będzie łatwe jak budowa cepa, jak to niektórzy mówią. Kopiemy pod siebie, nie na dwie kratki, bo po prostu jak wpadnę w lawę, to powtarzam challenge i robię go jeszcze raz, nie? Nie będę przecież wrzucał jak wpadłem w lawę, więc ryzykujemy. Albo jest lawa i giniemy, albo nie ma lawy i nie giniemy. Dobra, kontrolujmy poziom, 20-19, tak naprawdę już jesteśmy niemalże tam, gdzie trzeba. Kolejne żelazo, więc tak naprawdę od razu mogliśmy kopać się jeszcze niżej, to byśmy mieli, ale nie miałbym żelaznego kill-offa. Kopiemy się po prostu przed siebie, no bo co, zaraz będą mi tak diamenty, coś tak czuję. Więc nie zrobię sobie pochodni, to jest, myślę, minus, który popełniłem, ale... Trudno. Nie widzę ich, ale no nie wiem, no najwyżej ominę jakieś. Ale wydaje mi się, że powinny być. Wiecie co, gdybym nie miał softboxa pewnie, gdybym nie miał świetla, to bym więcej widział. Wy też nic niewiele widzicie, ale... No taki challenge, no nic nie poradzę. O nie, żwir. Nie będziemy się z nim męczyć. Oj. Kłopoty nas napotkały, widzicie, żwir nas torturuje. Widzicie, no ja nie widzę tu nic, więc nawet jak będziemy mieli diamenty, to mogę ich nie zauważyć. No ale mam nadzieję, że zauważę. Ej, nie nagrywałem takiego odcinka nigdy, to jest taki bardzo
na luźny odcinek. Tu chodzi tylko o to, żeby znaleźć diamenty. Wiecie co, bo może jednak zacznę kopać tym kamiennym, bo byłoby przykro, jakby się skończył żelazny, a akurat bym diamenty znalazł, nie? No więc po prostu kopiemy kamiennym. Ile mamy? 4 minuty. Na luzie. Na luzie. O, dzień dobry. No i mamy diamenty. Jak tam? Jak się macie, diamenciki? Czekajcie, żeby nie było, że tylko znalazłem, jeszcze je wydobędę. Krótki odcinek. Raz, dwa, trzy, nawet jeszcze zobaczę. A, pod nimi nic nie ma nawet. Wykopujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem diamentów. Że tak to ujmę. Dziękuję za uwagę. Stopujemy czas 4:40. Dziękuję bardzo. Można pobijać. Wyzywam wszystkich.